samych wokali. Strasznie taka byłam zadowolona, że tego było tyle, że nawet nie było wiadomo, jak nazywać. O Boże. Taką opowiedział tak, że współczuję tej osobie, co będzie miksować. Tak powiedział. Jest taka droga na świecie. Ale wleciał wstęp, co? Żartowałem. To nie moje okulary. To kumpla, który przyszedł ostatnio na siłownię, tak więc... Cześć, witajcie moi kochani. Dziś razem z wami obejrzymy kilka interesujących spotkań z Sanach. Zobaczymy, co ma do powiedzenia, jak się zachowuje i jak to wpływa na innych. No, bądźmy szczerzy, większość z nas już ją słyszała, chociażby w radiu, i ma o niej bardzo dobre zdanie. To, co widzieliście na początku, to tylko wybrane komentarze na temat jej osoby, a jest ich w internecie, no, mogę zaryzykować, że setki tysięcy. Dlatego oprócz tego, że przyjrzymy się, co takiego robi, to jeszcze zobaczymy, co możemy wziąć dla siebie, aby zmodelować to i użyć w swoim życiu. Tak jak zresztą sama to robi. Skąd czerpiesz te inspiracje? No to zależy, bo czasem lubię tak sobie pomyśleć, że na przykład jestem kimś innym. Na przykład ostatnio, jak pisałam piosenkę Melodia, to pamiętam, że wyobrażałam sobie, że jestem CEO. Wyobraża sobie, że jest CEO, a to ją przybliża do efektów, jakie odnosi. Możemy również dostrzec takie zachowanie. Jak się czujesz jako nadzieja polskiego popu? To jest tylko jedno z licznych określeń. Zauważyliście? Tą skromność, zakłopotanie i też było machanie nogą. Nadzieja polskiego popu. To jest tylko jedno z licznych określeń. Tak więc można świadomie lub mniej świadomie wykorzystać takie zachowanie, gdy ktoś nas będzie oceniać czy komplementować, a nie będziemy dzięki temu brali tego mocno do siebie i być może wtedy nie pokażemy negatywnej reakcji. Tak więc wchodzimy do internetu, zobaczmy, co ta Sanach w ogóle. Zuza czasami daje się prowadzić i reaguje w podobny sposób. Sami zobaczcie. Gospodarz programu nadaje jakiś komunikat. Ma w tej chwili ponad 43 miliony odsłon. Sanach jest taki drobiazg. Bezdyskusyjnie naj... A ona reaguje gestem typu... Największą gwiazdą aktualnie. Zobaczcie, jak wygląda skromna... Coś w stylu, a tam, małe piwo. Minutę później historia znów się powtarza. Przy tym koncerty to pikuś, prawda? Nie tam koncert. Ja. Przygotowane zachowanie będzie pewnego rodzaju tarczą, w której możecie użyć. W innym wypadku możecie poczuć się zakłopotani i speszyć na swoją niekorzyść. Może to nic odkrywczego powiedzieć, że Sanach na tym wywiadzie była zestresowana. Jednak chciałbym się trochę nad tym pochylić, dosłownie i w przenośni, aby pokazać wam, jakie gesty świadczą właśnie o takim stanie. Zaznaczę, że każdy z nas jest inny, różnie reaguje na różne bodźce, ale dzięki temu, że obejrzycie dzisiaj cały materiał, ten film, który dla was przygotowałem, będziecie bardziej, ale mi strzeliło w kostkach, będziecie bardziej uważnie obserwować zachowania waszych znajomych, przez co będziecie w stanie, no, z większym prawdopodobieństwem powiedzieć na przykład, o czym myślą. Trzy hit, etc. W tydzień osiągnął prawie 2 miliony odsłon. 2 miliony w tydzień. A ostatni przebój... Na samym początku rozgląda się po pomieszczeniu. Widać, że jest w trybie gotowości, czy to lekkiego zdenerwowania. Zauważcie, że nie rozgląda się jak pan po swoich włościach, tylko jest na obcym terenie. Następnie wyciągnięcie nóg przed siebie. Nowszy hit, etc. W tydzień osiągnął prawie 2 miliony odsłon. 2 miliony w tydzień. A ostatni przebój Ale Jazz, który... Wyciągnięcie nóg przed siebie z poruszaniem stopami i dotykaniem palców. Nie musi to występować w parze, jednak stymulowanie swoim ciałem zwykle pokazuje, że musimy ruszać, dotykać się, aby rozładowywać energię zgromadzoną przez na przykład zakłopotanie. Chwilę później widzimy efekt dialogów wewnętrznych, które miała w głowie i znalazły ujście w zmianie postawy ciała. Zobaczcie. Ale Jazz, który prezentowaliśmy zresztą Państwu tutaj na naszej scenie Dzień Dobrowej. Zauważyliście? No, dość proste. Prowadzący słusznie to zauważył.
Dzień dobry, witam serdecznie. Witam. Dzień dobry. Dzień dobry. Pozycja, jak się czujesz pozycja, w tej roli? Pozycja otwarta, ramiona na zewnątrz. O, właśnie, wspaniale. Nie stresuj się, Sanach, przyjmij komplementy. Sanach na chwilę się otworzyła, ale później jeszcze wróciła do tej pozycji. Pozycja otwarta, ramiona na zewnątrz. O, właśnie, wspaniale. Nie stresuj się, Sanach. Tam koncert. Ale muzyka, skąd się bierze twoja muzyka? A wiecie dlaczego? Ano dlatego, że to jak mamy ułożone ciało często wskazuje na to, jak się wewnętrznie czujemy. No proszę, cóż za zaskoczenie. No tak, moi drodzy. Pamiętajcie o tym, że gdy chcecie być dla kogoś miłym i werbalnie idzie jeden komunikat, a niewerbalnie pokazujecie coś takiego, no to widać tutaj niespójność. Ktoś po prostu to widzi i może negatywnie was ocenić. Skąd czerpiesz te inspiracje? No to zależy, bo czasem... To jest to, co bardzo mi się podoba w Zuzi. Ta delikatność i responsywność, ale no nie w informatycznym tego słowa znaczeniu, a w psychologicznym. Takie bezbronne spojrzenia, przytakiwanie w stylu tak, dobrze, postaram się odpowiedzieć rozmówcy na jego pytanie. Skąd czerpiesz te inspiracje? No to zależy, bo czasem lubię tak sobie pomyśleć, że na przykład jestem kimś innym. Super. Jak ty, młoda osoba, która pewnie jeszcze no, wiele ma przed sobą, prawda? Co to może oznaczać? Jak ty, młoda osoba, która pewnie jeszcze no, wiele ma przed sobą, prawda? Mam dwie koncepcje. Jedna może czuć się zakłopotana całokształtem sytuacji, a prowadząca nazywa ją młodą osobą i ją to po prostu krępuje. Ale raczej skłaniałbym się ku drugiej. Ona po prostu podąża za swoim rozmówcą i gospodarz jest liderem w konwersacji, a ona podąża komunikatami niewerbalnymi na znak braku wrogiego nastawienia i chęci pojednania. No jest tak, każdy z nas wykonuje podobne zachowania nieświadomie, co pozwala bardzo dobrze określić naszą relację. Zobaczcie, prowadząca się drapie i po chwili również Sanach. Zresztą więcej szczegółów na ten temat możecie zdobyć w kursie. Czekają tam na Was gotowe techniki, teorie i zadania. Jak wywierać niezapomniane pierwsze wrażenie, ale i też nie tylko. Zapraszam po więcej pod koniec filmu. Sanach czasami na wywiadach reaguje dość tajemniczo. Zdarzają się jej niespodziewane, szybkie zmiany zachowania, ekspresji na twarzy. Śpiewać właśnie w takiej pianinkowej wersji? Trochę jest depresyjna ta muza, więc... Nie powiedziałabym. Po prostu refleksyjna. Nie znam Sanach na tyle, żeby jasno określić, co się dzieje, ale gdy dostrzegam takie ruchy, zaczynam się z jednej strony i ciekawić, i z drugiej trochę martwić. No nie wiem, to tak, to kiedyś może. Tak, okay. Zarobię na to. I jeszcze ten tytuł. Widzieliście ten grzecznościowy uśmieszek? Tak, okay. Zarobię na to. I jeszcze ten tytuł. Prowadzący w telewizji muszą umieć używać odpowiednich słów, które kreują w umyśle odbiorcy pewne skojarzenia. Kiedy mają być radosne, używają pozytywnych skojarzeń. Gdy smutne, to starają się je czasami zmiękczać, czasami też właśnie używając eufemizmów. Sneakers became running shoes. False teeth became dental appliances. Sanach powiedziała, że uważa ten utwór za trochę depresyjny. Nie wiemy, czy tak jest naprawdę, czy stara się umniejszać jeszcze swoim utworom, na przykład takiej może trochę wyuczonej, może trochę naturalnej skromności. Zresztą ja też czasami tak robię. Natomiast prowadzący użyli innych, bardziej przyjaznych słów. Sami posłuchajcie. Trochę jest depresyjna ta muza, więc nie powiedziałabym. Po prostu refleksyjna. Dlaczego pianinko tak zdrobniale? Widzicie różnicę? Sentymentalna, relaksacyjna. To jest tak, że słowami kreujemy obrazy w głowie słuchacza. Manipulujemy nimi zręcznie, aby wytworzyć na przykład obraz pożądania. O, gdybym dostał propozycję wystąpienia przed setką ludzi, prowadząc dla nich wykład i ktoś proponując by mi powiedział, że to grupa ambitnych inwestorów z najlepszej uczelni, no to raczej bym się tak porządnie zastanowił. Natomiast gdy usłyszę, że ta grupa to jest grupa młodych, pozytywnie nastawionych studentów, którzy zawsze dopingują prowadzącego, no to o wiele chętniej podejdę do drugiego tematu, prawda? Niby to samo, ale innymi słowami całkiem inaczej to odbieramy. Wy też zresztą macie tak samo, na podobnej zasadzie. Koniecznie dajcie znać w komentarzu, z jakimi eufemizmami się spotykacie w swoim życiu. Na przykład, pytasz córeczko, kim jest ten pan? Ha, to jest nowy przyjaciel mamusi. Albo zamiast cięcia kosztów jest restrukturyzacja firmy.
Ale... A tak w ogóle czytasz pod swoimi występami na przykład? Naprawdę? To jest, tak, ja nie lubię tego w sobie bardzo. Ja jestem uzależniona od pochłaniania opinii innych ludzi na mój temat. Zasługuje na uwagę fakt w tym wywiadzie sama prowadząca, która przeprowadzając wywiad daje Zuzannie tyle czasu, ile jej potrzeba do skonstruowania myśli. Stara się nie wchodzić w słowo i umiejętnie dopasowuje te właśnie słowa, parafrazując wypowiedzi. W opisie filmu macie link do całej rozmowy. A z takim rozmówcą bardzo dobrze prowadzi się dialog. Więc pamiętajcie, gdy będziecie rozmawiać z osobą, którą traktujecie jako atrakcyjną, ciekawą, no to żeby dać jej przestrzeń do wypowiedzi, a nie wchodzić jej w słowo, jak to często bywa. Wczoraj wiesz, nagrywaliśmy i powstało, uwaga, 74 ścieżki samych wokali. Strasznie taka byłam zadowolona, że tego było tyle, że nawet nie było wiadomo, jak nazywać. A tam producent, o Boże. Powiedział tak, że współczuję tej osobie, co będzie miksować. Tak powiedział. Ale to strasznie fajne, to jest moja ulubiona część. Najczęściej właśnie moje rodzeństwo mówi, że słyszy, że zawsze jak wsiadałam do samochodu, to słyszę twoją piosenkę. Wszędzie, Zuzia, jesteś wszędzie i tak. Nie dość, że cię słyszymy w domu cały czas jęczącą i wyjącą, to jeszcze w samochodzie. Sana opowiada, jak to wygląda u niej w domu. W szczególności z rodzeństwem, że jęczy, że nie dość, że słychać ją w radiu, to jeszcze słychać ją w domu i tak dalej. Więc pokazuje, że jest zwyczajną osobą, tak jak każdy z nas. Raczej stara się nie unosić. I o tym warto pamiętać. Na uwagę również zasługuje fakt, że gdy chcemy czuć wewnętrzną pewność siebie, musimy ustalić sobie taką jedną ważną rzecz. Pewność siebie to nie wejście do nowego towarzystwa, na przykład na wywiad czy na jakieś spotkanie do obcych ludzi i pokazać, że czujemy się lepsi niż inni. Pewność siebie to wejście do nowego towarzystwa i nieporównywanie się z innymi, jednocześnie znając swoją wartość. Więc odnoszę wrażenie, że Sanach tak właśnie robi, przejawiając jednocześnie oznaki skromności. Że nie wiedziałam, co powiedzieć, taka, no proszę, zauważcie mnie, please, a teraz troszeczkę się to zmienia, ale to nie zmienia faktu, że właściwie gdzieś tam to pozostanie we mnie. Zauważmy, spojrzenie w dół, w prawo i podrapanie po głowie. Macie tu wszystko. Kilka prostych spraw, na które warto być gotowym. Najlepiej używać ich w swoim życiu sporadycznie, aby zaintrygować towarzystwo. Pokazać siebie z tej delikatniejszej strony, czy też zaskarbić serce nowo poznanej osoby. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, to na pewno spodoba Ci się mój program szkoleniowy online Tylko Raz, w którym uczę, jak zrobić niezapomniane pierwsze wrażenie i nie tylko pierwsze, bo techniki, które tam poznasz, pomogą Ci czuć się w pewien sposób o wiele bardziej komfortowo, kiedy będziesz wchodzić w nowe relacje z innymi. Zaufało mi już kilkaset osób, a od maja, kiedy kurs jest dostępny, duża część uczestników zmieniła swoje życie. Poznają nowe osoby, znajdują partnerów, czy zawierają nowe przyjaźnie. Koniecznie sprawdź. Mam nadzieję, że podobał Wam się ten film. Wielkie podziękowania dla Daniela za ciężką pracę, jaką włożył, aby ten film wyglądał tak, jak trzeba. Wam dziękuję za obejrzenie i mam nadzieję, że widzimy się przy następnym. Cześć!